Siema, bakteria Piknik TV. Zapraszam Was na kolejne kibolskie relacje. Na stadionie Widzewa odbyły się derby Łodzi. Niestety bez udziału fanów ŁKS-u. Zawisza z Elaną spotkali się za to na derbach kujawsko-pomorskiego. Oprócz tego korona obchodziła 50-lecie klubu, a w Grodzisku miało miejsce nieudane krojenie. Ja już nie przedłużam i zapraszam na piknik. Minęło ponad 12 lat, od kiedy Elana miała okazję zmierzyć się z Zawiszą w Bydgoszczy. Derby województwa kujawsko-pomorskiego mają bogatą historię, a mobilizacja na tegoroczną potyczkę z obu stron była ogromna. Obie ekipy nagrały muzyczne zapowiedzi, a ostatecznie skończyło się na wymianie argumentów w formie wpisów. Elanowcy w Bydgoszczy pojawili się w około 500 osób. Swój pobyt w klatce urozmaicili pokazem pirotechnicznym. Oczywiście nie zabrakło wymiany uprzejmości. Bydgoski Zawisza przygotował na derby aż 3 oprawy. Pierwsza to antypolicyjna sektorówka oraz hasło: nie ma takiej siły, by nam palić zabronili. Druga prezentacja nosiła tytuł „Jedyne słuszne barwy”. Ostatnia oprawa przedstawiała kibica Zawiszy i Elany w wakacyjnej scenerii, ale w odmiennych nastrojach. Początkowe hasło „To co, podpalmy?” zmieniło swoją treść na „To co, podpalamy?” Trzecioligowe derby pomiędzy Zawiszą i Elaną z trybun obejrzało jakieś 4,5 tysiąca widzów. Na derby Łodzi w Ekstraklasie przyszło nam czekać aż 11 lat. Co prawda w tym czasie odbyło się 6 meczów, ale na niższych szczeblach. Niestety tym razem derby odbyły się bez udziału fanów ŁKS-u. Wszystko za sprawą poprzedniej wizyty rodowitych na derbowym meczu jeszcze w pierwszej lidze, po którym dostali zakaz. Sobotnia potyczka rozgrywana była w okresie świętowania 600-lecia miasta Łodzi, do czego nawiązywała oprawa widzewiaków. W pierwszej połowie zaprezentowano transparent z łacińską sentencją, która występuje w różnego rodzaju historycznych emblematach czy pieczęciach miasta. Na trybunie odpalono z kolei race ułożone w kształcie liczby 600.
Druga choreografia miała miejsce po przerwie i przedstawiała Władysława Jagiełłę, który nadał Łodzi prawa miejskie w 1423 roku, panoramę fabrycznej Łodzi oraz herb Towarzystwa Miłośników Rozwoju Fizycznego. Sektorówkom towarzyszyło hasło Prezentacja Łodzi. Całość podkreślił okazały pokaz pirotechniczny, który na jakiś czas zakłócił przebieg meczu. 69. derby Łodzi przyciągnęły na trybuny 17 823 widzów i była to druga najwyższa frekwencja w kolejce. Warto również wspomnieć, że w Krakowie przy Kałuży pojawiło się 116 fanów Zagłębia Lubin. Raków w jakieś 6 stówek zameldował się w Gliwicach. Do Mielca dotarło 237 kibiców Śląska Wrocław. Goście wywiesili transparent odnoszący się do wydarzeń, które miały miejsce tydzień temu w Radłowie. W 646 górników było obecnych na sektorze gości w Kielcach i była to najwyższa liczba wyjazdowa w tej kolejce. Scyzory zaprezentowały oprawę z okazji 50-lecia klubu. Na sektorówce znajdowała się klisza, która przedstawiała różne momenty z historii Korony. Radomiak zaliczył wyjazd do Szczecina, a łącznie na stadionie Pogoni zasiadło 17 842 widzów i była to najwyższa frekwencja w kolejce. Około 500 legionistów dotarło na mecz z Puszczą w Krakowie. Do Grodziska Wielkopolskiego na mecz z Wartą przyjechało około 600 niebieskich. Podczas meczu doszło do nieudanej próby skrojenia flagi gości. W Tychach zabrakło kibiców Wisły Kraków, ponieważ sektor gości został zamknięty z powodu awarii systemu bezpieczeństwa. Jest to oficjalna wersja, ale każdy się chyba domyśla, skąd taka decyzja. Tysty fani zaprezentowali antywiślacką oprawę z hasłem Nie ma nowości, na Wiśle brak honoru i godności. W Sosnowcu pojawiło się 58 fanów Resowi. Zagłębie wywiesiło płótna dla tragicznie zmarłego kibica BKS-u oraz z przekazem na temat tych wydarzeń. Do Niecieszy wybrało się 207 motorowców. Miedzianka była obecna na meczu w Warszawie przy Konwiktorskiej. Puław dotarło 54 stomilowców. Na mecz z drugą drużyną łódzkiego KS-u przyjechało 106 kibiców Stalówki. Kotwica zameldowała się w Chojnicach w 86 głów. Bytomska Polonia w 330 osób, w tym 180 arkowców, wypełniła sektor gości w Stężycy. Na sektorze gości w Radomiu zasiadło 118 turfiorzy. Gospodarze na tym meczu ultrasowali. W klatce w Zielonej Górze pojawiło się 97 stilonowców, w tym 42 ziomali z Chrobrego. W tym wydaniu to już wszystko. W następnej kolejce Śląsk gra u Ciebie z Lechem. Kibole Kolejorza na pewno pojawią się we Wrocławiu w dobrej liczbie. Szkoda, że w Zabrzu nie przyjmują kibiców gości, bo Górnik będzie podejmował Widzewa. Goście na pewno mogliby liczyć na solidne wsparcie niebieskich. W klatce w Łodzi za to będą mogli pojawić się Portowcy, bo ich Pogoń zmierzy się z ŁKS-em. Dajcie znać, na jakie wy mecze czekacie i co sądzicie o tej kolejce. Kto wytrwał do końca, to tym razem niech zostawi komentarz o treści derby, a ja już się z Wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji. Thank you.